Cześć widzowie. Oglądacie kanał Cynauf. Jakbyście jeszcze się nie zorientowali, ja jestem Michał, a dzisiejszy odcinek z cyklu Ględzenie i nudziarstwo, czyli systemy gazowe i ten cały duel time. Co to jest ten duel time? Ponieważ ten termin pojawia się w różnego rodzaju rozważaniach, kłótniach i sporach. A najwięcej o nim było ostatnio, kiedy w sprzedaży pojawił się nasz słynny karabin CEKU z lufą 18 calową która to lufa 18 calowa posiada System gazowy typu carbine, czyli taki sam, jak przy tej, której mam tutaj na stole, lufie 14,5 cala. Wokół tego systemu było sporo dyskusji, czy to tak naprawdę jest dobrze, że, że ten system, mając tak długą lufę, jednocześnie ma tak krótki system gazowy, który, który jest zaczerpnięty z karabinków o tak naprawdę znacznie mniejszej długości. Więc dzisiaj chciałbym, żebyśmy wspólnie zaczerpnęli sobie trochę teorii trochę podstaw i chciałbym, żebyście lepiej rozumieli zależności, którymi rządzą się systemy gazowe w broni automatycznej. Dlatego, że to może później zaowocować tym, że nie podejmiecie głupich decyzji zarówno jeżeli chodzi o zakupy, jak i potem ewentualne modernizacje karabinków, które posiadacie czy też, Będziecie posiadać. E, dla przypomnienia, systemy gazowe najczęściej występujące w broni typu AR, czyli platforma R15 czy M16M4, e, najkrótsze zaczynając od najkrótszych, systemy typu pistol. E, sy przykładem systemu typu pistol jest oczywiście mój zmodyfikowany CQ z króciutką 9,3 cala lufą. E, ten system gazowy, e, jego tutaj pod tym łożem nie widać, ale on się kończy gdzieś w tym miejscu. Czyli zobaczcie, tej lufy, do otworu gazowego jest o gdzieś z tyle, nie wiem ile to będzie, z 10 cm może. Najkrótszy system. Drugi w kolejności system typu carbine, czyli dostosowany do karabinków o długości powyżej 10 cali, 12, 14, 14,5 cala. To są najczęściej stosowane systemy, przy czym przy 14,5 cala już można zastosować system typu mid, czyli kolejny następny w kolejności pośredni Przesuwający otwór gazowy nieco dalej w kierunku e, wylotu lufy, i najdłuższy, czyli system typu rifle, stosowany w karabinkach, w których lufy mają po 18-20 cali. Teraz, e, jakie to ma w ogóle e, wszystko znaczenie? Otóż e, trzeba zacząć od tego, że e, Przede wszystkim sama rola systemu gazowego jest taka, żeby dostarczyć do automatyki broni. Automatyka, czyli system, który powoduje przeładowanie broni, opróżnienie komory, załadowanie nowego naboju, wyrzucenie w międzyczasie łuski itd., musi dostarczyć do niego odpowiednią ilość energii. Do czego ta energia jest pożytkowana? Ona oczywiście pożytkowana jest po to, żeby Pokonać tarcie statyczne, czyli po to, żeby zespół ruchomy zaczął nam się w ogóle poruszać. Następnie część tej energii, oczywiście, idzie na odryglowanie, pokonanie oporów tarcia łuski, wewnętrznych mechanizmów. Oczywiście część tej energii jest magazynowana, tak? Ona jest gromadzona w bardzo słusznie nazwanym ku temu buforze, czyli urządzeniu, które składa się z ciężarka i sprężyny, które znajduje się w przypadku platformy. M4, M16 w, w rurze, na której zamocowana jest kolba. Ta energia następnie później jest oddawana, po to, żeby system mógł wykonać ruch powrotny, czyli pobrać nowy nabój i się nam zaryglować. Czyli tak jak widzicie, dosyć sporo się tutaj dzieje. No i jedynym napędem tego systemu jest ta stosunkowo niewielka ilość gazu, którą przez tą niewielką, niewielkiego przekroju rurkę. System wdmuchuje nam do automatyki broni, czyli do naszego suwadła wraz z kluczem gazowym, czyli z tym elementem, który sprzęga się z rurką. Ja zaraz go wyjmę i pokażę, ponieważ on przy dalszych rozważaniach będzie pe pełnił jeszcze pewną rolę. Ten gaz, mówiąc krótko, z tym otworem, który tutaj jest, zobaczcie, to jest lufa z CQ. Jak niewielkiej średnicy jest ten otworek? On ma chyba 1,8 mm, o ile dobrze pamiętam pomiar. Więc stosunkowo mała dziurka, którą ten gaz jest pobierany, i następnie przez, yy, przez blok gazowy, czy też w postaci takiego niskiego bloku, czy klasycznego żagla, to już nie ma żadnego znaczenia, dlatego że yy, ogranicznikiem jest tutaj wielkość tego otworu i przez rurkę przekazywany jest do automatyki. I teraz ile tej energii musi być żeby ta automatyka nam zadziałała ani dużo, ani za dużo, ani za mało czyli musi być go dokładnie tyle żeby system wykonał nam pełny cykl przeładowania czyli sowadło pojechało do skrajnego tylnego położenia i następnie wykonując wszystkie czynności, których od niego oczekujemy wróciło na swoją pierwotną pozycję. Co będzie, jeżeli tego gazu będzie za mało? Będziemy mieli tak zwany niedogazowany karabin, który będzie wykonywał zbyt krótki, zbyt płytki ruch suwadła, tak zwany short stroking, możecie zobaczyć gdzieś tam w, w, w angielskich forach w literaturze, czyli, że to suwadło, zespół ruchomy będzie nam po prostu nie, nie dojeżdżał do końca, co może powodować problemy z ekstrakcją, problemy z wyrzutem łuski, problemy z double feedami, drugi i nabój może się nie zdążyć podać w odpowiednim momencie. Różne najdziksze zacięcia będą powodowały, będzie powodował niedogazowany system. Co jeżeli karabinek przegazujemy? Otóż do pewnego stopnia. Będzie on pracował bardziej brutalnie, dlatego że oczywiście suwadło będzie nam z dużym pędem, z dużą energią dojeżdżało do tylnego skrajnego położenia. Będzie oczywiście kompresować sprężynę i bufor, będzie mówiąc krótko, łomotać gdzieś tutaj w tej tylnej części. Natomiast na całe szczęście, system ma powiedziałbym pewne ograniczenie, które powoduje, że takie katastrofalne przegazowanie tego systemu właściwie nie jest możliwe. To jest dosyć może przez pana Stonera opisane i, i przewidziane i za chwilę pokażę wam dlaczego tak jest. Więc z naszego punktu widzenia, jeżeli w systemie mamy zbyt dużo energii, no to jest to sytuacja w miarę komfortowa, ponieważ jesteśmy sobie w stanie z tym radzić. Bo możemy albo ograniczać ciśnienie podawanego gazu, czy też, czy też jego objętość przez regulację, czy regulowanym blokiem gazowym, czy jeżeli mamy możliwość wymiany lufy, albo nie wiem, no rozwiercenie otworu, to raczej tylko w jedną stronę, tak? czyli powiększyć go możemy. No to możemy w pewien sposób wpływać na to, ile tego gazu jest podawane, a zatem ile energii trafi nam do systemu. Możemy oczywiście na: Nadmiar energii również częściowo możemy go tłumić za pomocą bufora i sprężyny, ale tutaj zalecam ostrożność, ponieważ e, cięższy bufor, cięższa sprężyna nie jest to panaceum na wszelkie możliwe e, problemy z przegazowaną bronią, dlatego że należy pamiętać, że bufor. Nie unicestwia tej energii, on, on jej nie anihiluje, tylko ta energia później w postaci rozprężającej się sprężyny i, i, i pędu tego, tego elementu, tego ciężarka, no zostanie później do broni z powrotem przekazana. Ona, co prawda, może być przekazana w sposób nieco łagodniejszy, może bardziej e, rozbity w czasie, natomiast. Bufor nie spowoduje wam, że ten nadmiar energii wam z systemu zniknie, dlatego że jeżeli macie drastycznie przegazowany karabin, to raczej polecam, żeby najpierw zająć się samym systemem gazowym, być może stłumić ten gaz właśnie za pomocą na przykład regulowanego bloku gazowego. W nieco trudniejszej sytuacji będziemy, jeżeli system podaje nam za mało gazu. Co się będzie działo, jeżeli mamy za mało gazu? No, oczywiście, możliwości powiększania jego ilości, czyli no, w skrajnym przypadku możemy dać rusznikarzowi lufę, żeby nam rozwiercił otwór regulowany blok gazowy nic na moi drodzy nie da w sytuacji niedogazowania dlatego że regulowany blok może jedynie zmniejszyć ilość podawanego gazu no nie powiększy magicznie tego gazu który podawany jest przez ten niewielki otworek również zakres działania sprężyną oczywiście nieco lżejsza sprężyna i lżejszy bufor spowodują że, że tutaj ten zamek będzie się łatwiej jakby będzie mu się łatwiej skompresować ale również z tym należy Należy nie przesadzić, dlatego że po prostu może się okazać, że w pewnych warunkach ta broń będzie z tym lekkim buforem, lekką sprężyną, będzie nam no, po prostu może ulec zniszczeniu. I teraz, co tak naprawdę ma wpływ na to, ile tego gazu jest podawane? Tak jak już powiedzieliśmy sobie, średnica otworu to na pewno ciśnienie gazu, które jest podawane przez otwór, no tutaj mamy raczej wpływ wyłącznie na to, na ciśnienie, które wytworzy nam amunicja, tak? Czyli na przykład w przypadku tej CQ-300 dwie zasadniczo różniące się od siebie wartości ciśnień będą występować dla amunicji naddźwiękowej i dla amunicji poddźwiękowej, czyli Samsonic, która wytwarza niemal czterokrotnie mniejszą energię, w związku z czym te ciśnienia, które są wytwarzane w komorze nabojowej, a co za tym idzie w lufie, rozprężając się gazy za pociskiem, również będą tego ciśnienia miały mniej. W związku z czym przy amunicji poddźwiękowej, no tego gazu z natury rzeczy będę miał do dyspozycji po prostu mało i muszę trochę powalczyć, żeby broń chciała mi się poprawnie przeładowywać. Co jeszcze, czy tak naprawdę to jest tylko funkcja ciśnienia i wielkości tego otworu? Otóż nie, moi drodzy, występuje jeszcze trzeci parametr, mianowicie czas. Z góry przepraszam wszystkich o technicznym czy, czy fizycznym wykształceniu, będę bardzo upraszczał tą materię, natomiast skrócę, tak naprawdę, tą zależność, czyli ten impuls energii, który przekazywany jest do naszego karabinka, tak naprawdę zależy od trzech rzeczy. To jest liniowa zależność, więc możemy sobie napisać w przybliżeniu, że to jest pomnożone jedno przez drugie, czyli S to jest pole tego naszego otworka pole powierzchni tego otworka przez który przekazujemy gaz dalej mamy ciśnienie czyli to na co nie mamy wpływu co wytwarza nam amunicja i delta t czyli czas w jakim to się dzieje zobaczcie mamy takie bardzo możemy sobie to napisać narysować w postaci takiej trójwymiarowego układu czyli mamy tu mamy czas na tej osi Tutaj możemy mieć ciśnienie, a tutaj mamy pole powierzchni tego otworu. Czyli zobaczcie, tak naprawdę całość przekazanej energii to jest, to jest ten sześcian, który nam tutaj powstaje w wyniku pomnożenia tych trzech wartości przez siebie. I teraz, oczywiście, ktoś może sprytnie zauważyć, że taką samą wartość impulsu możemy uzyskać. Tak naprawdę manipulując tylko dwoma parametrami, czyli na przykład mamy przy stałym polu powierzchni, możemy obniżyć ciśnienie, ale wydłużyć czas. I odwrotnie, możemy dać bardzo wysokie ciśnienie za to w dużo krótszym czasie, tak? Czyli ten impuls będzie działał bardzo krótko, za to będzie, będzie wyższy, natomiast pole tego, yy, przepraszam, objętość tego, tego sześcianu, który nam tu powstaje, będzie taka sama. I teraz pytanie, czy, czy karabinkowi jest, mówiąc krótko, wszystko jedno? No to jeszcze powiedzmy sobie, od czego zależy nam ten czas, w którym działa impuls. Otóż. Yy, Przychodzi czas na definicję takiego parametru, który się nazywa dwell time, dwell time. Ten parametr jest często dosyć mocno skracany, ponieważ ludzie przywykli mówić, że to jest czas, który kula spędza w lufie po minięciu otworu gazowego, czyli dwell time to będzie w momencie kiedy denko, tylna część pocisku minie otwór. I doleci nam do wylotu. To jest nie do końca prawda, dlatego że to by oznaczało, że ten impuls yy, ciśnienia. On przestaje działać w momencie kiedy kula opuści lufę. Nie jest to prawda, e, dlatego że należy pamiętać, że lufa jest to również zbiornik ciśnieniowy i on nie opróżni się natychmiast. Tak? W momencie kiedy kula go, mówiąc krótko, odetka tutaj z przodu, e, no to jasne, że to ciśnienie e, zacznie spadać nieco szybciej. Natomiast jeszcze przez pewien czas. To ciśnienie będzie z lufy wydmuchiwane, i to jest drugi parametr, który się nazywa blowdown time. Blow. Nie mylić z blow, tam innym czymś. I dopiero, kiedy sumujemy sobie te dwa czasy, to mamy pojęcie, przez jaki czas tak naprawdę nasz system gazowy jest napędzany. Czyli jeszcze raz, od momentu minięcia otworu gazowego. Poprzez moment, w którym kula opuściła lufę, i jeszcze przez chwilę, żeby sama lufa zdążyła się do atmosfery rozprężyć, żeby ciśnienie wyrównało się nam z atmosferycznym. Czyli to jest ten czas, tak naprawdę, sam duel time to za mało. Duel time plus blowdown, czyli czas wydmuchu, czas, czas opróżniania się tego zbiornika, i dopiero mamy ten czas, w którym Działał na system karabinka impuls ciśnienia, który spowodował ten napęd. No i teraz pytanie. Ile tego impulsu musi być, tak? No bo ktoś może sobie powiedzieć: No, to ja sobie zrobię taki króciutki karabinek i dam tutaj otwór gazowy prawie na samym końcu, będzie cal lufy. No i dam duży otwór. I czy to będzie spoko, tak? No nie będzie spoko, dlatego że ten impuls będzie miał bardzo duże natężenie, przy, przy duże ciśnienie przy, przy dużym otworze, duża ilość gazu zostanie wprowadzona. Ale w bardzo krótkim czasie inżynierowie z ArmaLite wymyślili sobie tak, że tej lufy za otworem powinno być około 4 do 4 między 4 a 4,5 cala. Jeżeli będzie tyle, to w zasadzie niezależnie od tego czy to jest system Carbine czy Pistol, to taki karabinek powinien wam działać poprawnie przy założeniu oczywiście, że średnica tego otworu jest odpowiednio dobrana. Jeżeli skrócicie drastycznie Tę y, y, drogę, na której po prostu pocisk się porusza w lufie, no to ten impuls czasowy będzie po prostu bardzo króciutki. Jeżeli będzie bardzo króciutki, no to on może być za krótki. Po pierwsze, no grozi to ciśnieniowym gdzieś tam uszkodzeniem jakichś elementów tutaj po drodze. Chociaż to raczej ekstremalna sytuacja. Natomiast impuls może być po prostu zbyt krótki, żeby, żeby spowodować ruch tych wszystkich elementów i, i, i poprawne zadziałanie. Dlatego on musi działać przez jakiś okres czasu. No dobra, no to ale zadajmy sobie takie pytanie. Yy, no zobaczcie, tutaj tej lufy za otworem gazowym jest, ile tu będzie? Myślę, że dobre 7-8 cali, czyli znacznie więcej niż pan Stoner sobie wymyślił. Dlaczego? Yy, dlatego, że yy, konstruktorzy tego karabinka tak skonstruowali sobie ten system. On oczywiście byłby nieco przyjemniej działał, jeżeli byłby to system typu mit, czyli ten otwór byłby tutaj dalej. Dlatego że też musi się pamiętać, że im dalej w kierunku końca lufy, to te ciśnienia nam nieco spadają, ale również droga powrotna, czyli to ciśnienie, które przez rurkę gazową z powrotem dociera do automatyki również jest w pewien sposób tłumione, bo im dłuższa rura, no to ona działa trochę jak taki filtr dolnoprzepustowy, ona będzie wygładzać, ona będzie łagodzić narastanie i opadanie tego impulsu. Dlatego generalnie, jeżeli macie taką możliwość, starajcie się dobrać tak długi system gazowy, jak to jest tylko możliwe w danej lufie. No ale dobra, to wracamy sobie do przy przykładu, w którym tej lufy jest więcej. Czy, czy coś się nam może stać, jeżeli, jeżeli jeżeli ten nasz impuls będzie po prostu bardzo długo działał. Rurka gazowa, czyli ten świecący element na dnie komory zamkowej. Rurka gazowa, oczywiście, sprzęga się z naszym kluczem gazowym. Tak? Klucz gazowy, czyli ten element tutaj rurka jest z nim sprzężona i teraz co będzie jeżeli ten impuls będzie działał zbyt długo? Oczywiście wsuwadło, zespół ruchomy zostanie wystrzelony w, w kierunku tyłu broni Czyli zobaczcie, że on po pewnym czasie, nawet jeżeli ten impuls będzie działał zbyt długo, to on rozprzęgnie się nam z naszym układem ciśnieniowym, czyli, czyli no nie ma takiej możliwości, że, że doprowadzicie tutaj do, do układu, do tłoka, do układu regulującego jakąś nadmierną liczbę i, i objętość gazu pod dużym ciśnieniem, dlatego że tutaj działa pewnego rodzaju naturalny bezpiecznik, który w przypadku działania tego impulsu przez zbyt długo po prostu rozprzęga nam te dwa elementy i w tym momencie, no efekt jest taki, że dmucha nam gaz do wnętrza komory zamkowej, czyli taki karabin będzie, mówiąc brzydko, bardziej zasyfiony. Będzie, będzie więcej tego gazu dostawało się do wnętrza, natomiast ta funkcja ochronna spowoduje, że jeżeli tej lufy za otworem jest po prostu bardzo dużo impuls działu, no to w skrajnym przypadku suwadło się nam rozprzęgnie, gaz się ulotni do wnętrza komory, dostaniemy nim w twarz, wyleci przez wszystkie możliwe otwory, jakieś tam dziury, magazynek otwór wyrzutowy, i tak dalej natomiast nie stanie się nic złego, dlatego właśnie, że, że suwadło w pewnym momencie nam się od systemu gazowego odłącza. Czyli tak jak widzicie, system, w którym mamy dużo lufy za otworem gazowym, właściwie nie niesie ze sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Poza tym, że ten impuls działa nieco brutalniej, nieco, nieco stromej, bardziej strome jest narastanie tego impulsu, i karabinek po prostu będzie bardziej kopał. Natomiast z technicznego tego punktu widzenia Właściwie nie ma to żadnych konsekwencji, dlatego, na przykład, ja, jeżeli miałbym taki karabinek, to preferowałbym, żeby on miał raczej system typu MIT, czyli przesunięty ten otwór jeszcze gdzieś tam o parę ładnych centymetrów do przodu. W karabinku CQA z długością lufy 18 cali mamy jeszcze bardziej absurdalną sytuację, bo mamy zaledwie 6 czy 7 cali do otworu i dalej mamy jeszcze cały hektar, 10 cali lufy, w której ten pocisk sobie leci i, i ten gaz cały czas pompuje nam do systemu gazowego. Po co? No po waco. Dlatego, że, że ten gaz po prostu jest wentylowany już w powietrze, więc niczym to nie grozi. Karabinek pracuje mało kulturalnie, mało mało przyjemnie dla strzelca, dlatego jeżeli jest taka możliwość, to ja na przykład te karabinki 18, no zobaczyłbym, czy nie znalazłbym mądrego rusznikarza, który po prostu wywierci mi otwór gdzieś tam dalej, na, w, w dalszej części lufy, założyć dłuższą rurkę i blok gazowy, stary otwór zaślepić, oczywiście można tam pokusić się jakieś zaspawanie go, ale można tak naprawdę zakręcić na niego, nie wiem, przekręcony blok gazowy, tak, niski, jakiś taki niskoprofilowy i już spowoduje, że, że ten otwór nie będzie pracował. Niczym to nie grozi, Amerykanie tak robią, więc taka możliwość istnieje, ale to jest oczywiście modyfikacja dla zaawansowanych, dla tych, którzy chcieliby nabyć taki karabinek Absolutnie niczym to nie grozi poza tym, że może marginalnie będzie w, w komorze zamkowej będzie więcej osadów prochowych. Także tak moi drodzy wyglądają te wszystkie zależności, czyli na koniec zamykając to wszystko jakąś klamrą, mamy czas razy otwór razy ciśnienie, tak? To są te trzy parametry. Na które pośrednio możemy mieć wpływ, jeżeli chodzi o czas, to mamy długość systemu, jeżeli chodzi, chodzi o ciśnienie, to jest głównie rola amunicji. No i otwór gazowy, no to mamy to, z czym producent nam nas zostawił, sprzedając nam lufę. Mam nadzieję, że pomogłem. To wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się, cześć.